trochę w dupę! Halo! Sylwetki polskich gangsterów. Ryszard Szczena Dąbrowski. Kobieciarz, gangster, bokser oraz bliski przyjaciel Tomasza Cika. Rysiu Szczena urodził się gdzieś na wiosce. Data urodzenia nie ma znaczenia, bo z tym dubajskim zarostem i ogolonymi łydkami wygląda teraz jak młody bóg. Ryszard Dąbrowski jest synem znanego Mirosława Dąbrowskiego. Gdybyś Rynio Szczena mi pokazał klasę, żebyście, słuchajcie, nazywa się Dąbrowski, tak jak ja. Ryszard D., znany jako Szczena z programu Chłopaki do wzięcia, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci. W piątek, 12 października, gwiazdor popularnego programu Polsatu został zatrzymany przez policję w Gdańsku. Jak poinformowała policja mazowiecka, Szczena był poszukiwany trzema listami gończymi w Pułtusku, Warszawie i Bydgoszczy. Między innymi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, oszustwo kredytowe oraz publiczne odbywanie stosunku z dinozaurami. Mało osób wie, że Ruchart ze względu na swoje kryminogenne zajawki był również w telewizji. Ten uwodziciel, oszust i bandyta, którego ofiarą padła już ponad setka kobiet, wciąż gra na nosie ścigającym go milicjantom. Każde jego zatrzymanie kończy się brawurową ucieczką przestępcy. Ryszard, ty draniu! Oddaj rower! Ja się boję, bo mi stracisz! Okazuje się, że babcia miała rację i Rysiu przepadł po tej akcji wtedy faktycznie na kilka dni. Oprócz swojej roli w serialu Chłopaki do wzięcia, Ryszard zagrał również w ekranizacji książki Marka Twaina Książę i żebrak. Podczas biesiady u Marcina Neumana Rysiu zaprzyjaźnił się z Tomaszkiem. Panowie od razu przypadli sobie bardzo do gustu. Tomek, będąc zaawansowanym mitomanem, uwierzył jednak w historię Rysia i posypał mu 3 dawki śmiertelne. Tomewka jest wyśmienita, bez hitu. Wyśmienita po prostu. Ryszard zadebiutował jako zawodnik MMA w starciu z Analem, Welsynem Dudy i Popka. Po wygranej walce przez knockout zdobył również przydomek polski Tyson Fury ze względu na jego mocarne pierdolnięcie. Po tym pokazie umiejętności od razu został nowym trenerem w stójce Jana Błachowicza, z którym jeździ teraz wspólnie na jego walki w UFC. Sam Ryszard zaś jest w trakcie podpisania kontraktu z największą federacją na świecie, w której zadebiutuje z jej aktualnym mistrzem wszystkich kategorii wagowych, Krychą KFC. Ciekawostką jest to, że Rysiek jest pierwszym mężczyzną w Polsce, który oficjalnie wstrzyknął sobie botoks w knagę. A ze mną jest Rysiek. Rysiek, będziemy teraz robić wyjątkowy zabieg, który tak naprawdę jest innowacją na polskim rynku. Jesteś gotowy na to? Zabieg jest oczywiście powiększeniem penisa poprzez osocze bogatopłytkowe, poprzez kwas hialuronowy. Niepojęte jest to, niepojęte. Nie wiem, czy to świat zwariował, czy mam tylko kręcę. Według specjalistów, Rysiu na ogół ma coś na punkcie kutasów. Nie boi się również nawet kraść wibratory od komandosa. Chociaż tam, gdzie jest teraz syntol, już raczej nie będzie potrzebował sztucznej knagi. To już byłoby na tyle, jeśli chodzi o Rysia. A jakiego Rysia wy chcielibyście w następnym odcinku? Piszcie w komentarzach. Ludzie niektórzy są dziwni, bez kitu, nie?